mógł być takim kurwa debilem gibanym. No ale co się stało? Przyjeżdżą do tego kurwa Lufthansa kurwa, oni mówią kurwa, że to nie jest to kurwa. Oni mówią, gdzie ty wziąłeś te papiery? Mówią w tym biurze, oni mówią kurwa, no to jest... I w ogóle jest inna firma, kurwa. A jaki masz adres? Kurwa, ja pierdolę. Jaki masz adres? Ja mam w ogóle adres, kurwa, do tej firmy, gdzie byłem teraz przed chwilą, kurwa. Ona mi dała te papiery, kurwa, usłały do tej firmy, kurwa. Ja przyjeżdżam do Mariusza, mówię, kurwa, no jak to jest, kurwa? Jak się załatwiasz, kurwa, jak oni ni chuje nie wiedzą, kurwa. Ja, gdzie mam jechać? W jakiej jesteś firmy? No mówię, kurwa, ten gibany Lufthansa. No to powinien cię załadować. Kurwa, ja mówię, co ty wiesz, że ja muszę jeszcze tu jechać? A dlaczego kurwa nie mówisz, że ja mam tu jechać? No kur... O, oh, fuck. Ja mówię, kurwa, no to weź, kurwa, tak. Degry jebany, kurwa, pierdolę, kurwa. Dima! Zawsze. Jaki kurwa, masz... Ja nie wiem, jak on chce, kurwa, to wszystko załadować, kurwa, na pakę, kurwa, ja nie wiem, kurwa. On chyba chce, żeby to wszystko się uszkodziło, kurwa, bo ja mam całą zajebaną pakę, kurwa, ja nie wiem. Degry jebany, kurwa. Jaki ty masz adres? Ulica, kurwa. Ulica, kod pocztowy ulica. Ja skąd wiem? Jakiś kurwa Cargo City. No, ale co ci napisał w SMS-ie? Gdzie masz załadunek? Napisał ci kurwa Kintetsu na woru. Dima, przede wszystkim jak masz Cargo City, musisz mieć numer, jaki masz numer tam? Taki numer. No Cargo City numer. Tam nie ma ulicy, tylko są jakby takie kurwa porty. Który numer? 500, 200, 300, numer, nie wiem. Numer budynku. No ja wiem, ja już byłem tam, ale mówię ci, że ja dostałem papiery inne do drugiej firmy. No i teraz tu jestem tu kurwa i tu nie chuje nie wiedzą kurwa. Ale słuchaj, wjechałeś do środka, przejechałeś przez bramki? Ja już byłem, pojechałem, znalazłem swoją firmę, dostałem papiery na załadunek, kurwa, i przyjechałem na załadunek, oni kurwa mówią, że to nie jest to. Dobra, teraz tak, masz nazwę firmy, masz, tak? Mam. Dobra, a co, byłeś, poczekaj, byłeś w tej firmie? Byłem. Dobra, to teraz, skoro Mariusz ci nie może pomóc, to stań gdziekolwiek, gdzie możesz i idź spać. Odpocznij, zrób sobie jedzenie i miej w dupie, bo ty zrobiłeś, Dima, wszystko, co możesz, więcej nie zrobisz. Nie będziesz jeździł, ja kurwa... Nie będę robił, ja do niego zadzwoniłem, powiedziałem, że rób, co chcesz. No ja i... No i prawidłowo, tylko znajdź... No, znajdź sobie miejsce, żebyś mógł sobie stać, kurwa, ile wlezie, nie? I... to jest jego biznes, żeby cię pokierował, bo ty nie... Biznes jest biznes. Bo ty nic nie zrobisz, Dima, już więcej. Dima, napisz do Mariusza. Wójco, myślę, że jakiś adres mi, kurwa, już wójco, chuj, jebany, kurwa. Napisz do Mariusza, dla jakiej spedycji wjedziesz. Tak. Kto jest klientem? Wtedy oni będą wiedzieć. Na Cargo zawsze musisz mieć spedycję, bo ty nie jesteś jako... swoja spedycja, pod którą jeździsz, czyli Mariusza, firma i Bartka, tylko musisz wiedzieć, dla kogo wjedziesz, oni wtedy znajdą papiery. No, napisz do Mariusza, kto jest klientem i wtedy on ci odpisze ewentualnie, albo napisze ci OK. Już wysłał jakiś kurwa pedał jebany kurwa adres. No to wbij adres i zobacz, no. Kurwa. Dziwne, że adres ci wysyła, kurwa, skoro ty jesteś, no już chuj. Dimka, ale nie denerwuj się, nie możesz się poddawać, musisz walczyć do końca. Nie, Dima, nie walcz do końca. Walcz do końca, kurwa. Nie, nie walcz.
Olej okupantem! To. Trzeba dojebać do końca. Nie musisz z okupantem walczy, gór. Tylko walczy ze swoim szefem. No to z okupantem, no kurwa. Nie, no nie. Jak ja to wpiszę, kurwa. Jak ja to wpisułem, kurwa, nawet nie ma takiego nic, kurwa. No. Wyślij do nas SMS-a, my ci znajdziemy. Albo niech ci Mariusz ten GPS-a wyśle, jak taki cwany jest. On nie umie nic, kurwa. Kurwa, no. Wyślij mi. GPS-em jest chujowo, bo kurwa. Kurwa, nie wiem, czekaj. Ja jestem po trzech piwach i kielonie, a mogę dzwonić, kurwa, do każdej niemieckiej spedycji w tym momencie. Zadzwoń do żony, nie do spedycji. Ty. Już dzwoniłem, gdzie spać. Nie, wyślij nam SMS-a to, co ci wysłał, ja zadzwonię. Nie, czekaj, ja piszę. Niech kurwa sam szuka, pierdolę, nikt mi nie będzie szukał, zawsze oni muszą. Ja poszukam mu, potem powiem, że 100 zł mi wisi. Za pomoc, kurwa. Aj, życie. Nikt życie, życie jest nowelą. Niść, niść śpierdala. Idę w poniedziałek, kiedy do biura gadać z Bartkiem o to, że kurwa oni kurwa w chuja mnie zrobili, kurwa pierdolę, nie pasuje mi to. Zwalniasz się? Oni mi obiecali, że kurwa, że ja będę miał kurwa 3,5 tysiące opłatek, kurwa. A ja ciągle mam kurwa 3 i kurwa jeszcze 200, pierdolę. Ale co będziesz się o 500 kłócił, kurwa, chory jesteś. Ja też się zwolnię i chuj. Jacek się zwolni i chuj. I Mariusz leży na plecach. Zrobimy strajk. To. Solidarność. Nie, no naprawdę, no kurwa, no pierdolę, nie, mi obiecali coś innego, kurwa. Ja teraz zbieram kasę na ślub, kurwa, ja nie mogę nic rozbierać, bo kurwa. Na co? Dima się hajta. Skąd? A ja nie wiedziałem. Ja też nie. A teraz zaprosisz mnie, Dima? Teraz się dowiedziałem. Proszę. Tak. Ja pierdolę. Nie teraz, to będzie trochę później. No nieważne, ale ja dawno nie byłem na weselu, a tam można się ostro najebać, nie? A będzie pił? Co? Kto? Ty będziesz chlał. No kurwa, przecież to. Że ja teraz już piję, no przecież ciśnienie takie miałem, człowieku, kurwa. U Jacka byłem 12 minut przed czasem. A jak to, kurwa, spotkaliście się? No bo to ten, my logistycznie działamy, nie tak nasza firma, tylko my znamy jakieś podstawy logistyki, wiemy, w którym momencie auta mogą ale się spotkać. Ale ty pierdolisz, to nie. ten, Michał ma rozładunek blisko miejsca, gdzie ja się rozładowywałem, no i przypadek jest. No, nie, to jest logistyka. Transport to nic innego. Nasza logistyka. Tak, nasza. Nasza razy, nie. Kurwa. Co? Ja mówię, że auto chyba 10 razy, kurwa, dzisiaj tankowałem, coś z kartą, kurwa. Co ty gadasz? On mówi, zaraz ja wszystko załatwię. Przecież pieniądze były na Eurowagu, jest kurwa z 2000 zł, prawda? On miał te, zjebane te, automaty, kurwa. Ja nie wiem, piszą coś tam, kurwa, am coś, kurwa, tam Gesper, kurwa, am coś tam, terminal, nie wiem, co to znaczy, ale chujnie. Bywa. No. Ale to było na dwóch stacjach, wiesz? Co? Na ilu? To było na dwóch stacjach. No ale to stacje, to jest ta sama sieć była? No nie, było Hoyer. Hoyer? No. Jedna była Hoyer, a druga jakaś kurwa RHM. RHV. RHV. Hoyer, no. Zapisał, kurwa, nie ma. To jest na lotnisku i tam masz kierunki. Debil jebany, kurwa. Ale debil, nie? Napisuję, nie mam nic, kurwa, zapytaj się u kogoś. No. Tak bywa, pobiegaj, popytaj się, tak piszą, no. Koniec. Ja nie będę nic, kurwa, pierdolę, kurwa. Ja ci mówię, Dima, stań, idź spać, w pizdu.
się nie przejmuj tym. To nie jest twój biznes, ty. Ty dojechałeś na miejsce i... Biznes jest biznes. Nie, to jest żaden biznes, kurwa. Że, no daj spokój, ile razy byłeś wkurwiony, kiedy wiesz? Nigdy. Nie? Żartuję, no tu mi zapierdala czołg, ty. Tu mi A może Luftwaffe ci zapierdala? Luftwaffe to Niemiec dzisiaj zapierdala, nie? Dima, jedź pod tą firmę, gdzie miałeś papiery, gdzie ci dali. Stań ich pierdol i tyle. Jak dostałeś dokumenty, że tam masz się załadować i tego, daj te dokumenty i po prostu stań gdzieś tam. Oni jak będą mieli ten towar, na pewno, kurwa, ci go dadzą. Tamte firmy? Nie, no bo byłeś w Lufthansie i dostałeś dokumenty na jakąś inną firmę, tak? Nie, na taką samą Lufthansa, ale jest Nord i jest jakiś Zut. No, to jest północ i południe, no. No, ja muszę jechać na Nord. Jak ja, kurwa, tam wjadę, jak, kurwa, wpisuję w nawigację, no, kurwa... Nie zna takiej, kurwa, gdzie to jest, tylko zna, gdzie ten jebany Sud, no. Ale no, słyszysz? Ja nie wiem, kurwa, jak Dima, jechać. Dima. Weź... rozłącz się i weź tego SMS-a, który dostałeś od Mariusza, bo od Mariusza to dostałeś, czy na dokumentach masz? Od Mariusza. To weź wyślij, ja ci znajdę. Współrzędne? Tak, ja ci znajdę współrzędne i wtedy tam pojedziesz. Ta. Bo oni mają 3 oddziały we Frankfurcie, na tym, na airporcie, na cargo. Weź wyślij tego SMS-a do mnie. Czekaj, zaraz ci... Halo. No? Halo? No słyszę. Napisał mi, wiesz co? Napisał. Nord to jest północ, a jesteś na wschód, to musisz się w tę stronę przyjechać. Tak? Kurwa, ja wiem, ale jak, kurwa, przyjechać? Jak ty, kurwa, wjeżdżasz tu wszędzie, kurwa, tory i ja pierdolę, gdzie tu, kurwa, jechać? Poczekaj! Jebany... Dupet, kurwa, jebany! Ja pierdolę... Cargo City... A ty jesteś na... Teraz jesteś na... Na Nord masz jechać, tak? Tak. Tor 25. Tor 25, no. Chyba ja nie wiem, gdzie to jest. Kurwa, adres w tych papierach. Tuka, blać. Widzę, jebana ta mała, kurwa. Nasza firma się nazywa Bartek i Mały Kutas. Jedziemy we trzech w poniedziałek do tego, do po rowery jebane. Tak, po gówno, kurwa. Tak? Ty, ale kurwa, tego nawet nie pokazuje nawi. No bo jak masz, nie, jak masz ten obszar, kiedy, gdzie jest lotnisko, to nie, tego nie ma, tego w nawigacji nie zobaczysz w tym, w Google. To jest obszar zastrzeżony i tego wiesz. Dlatego on nie może znaleźć w nawigacji, pokieruje go tylko do bramki, tej, gdzie jest wjazd na, wiesz, tam numer taki, taki, a dalej racja sam, stary. To są obszary, gdzie tego nawigacji nie znajduje. Dlatego wiesz, trochę trudno tam Mariuszowi się dziwić, bo jemu tego, wiesz, Google nie pokaże. Pierdolę, kurwa, pisze mi, kurwa, jaki adres jest w popierach. Ale ten, Dima, ja wiem, że to jest problem, ale też faktycznie, czekaj, jest mapa. Kiedy wjedziesz do portu lotniczego,
to musisz troszeczkę tam się popytać i ten, i polatać, nie? 9 tutaj. Co? Lufthansa, Tor 25. No i co? Lufthansa Cargo City. Ale ty masz mapę, nie z Google. Masz. GPS. Ja ci zaraz GPS-a wyślę, koordynaty. Słyszysz? Ale to nie znalazłeś z Google. No jak nie, kurwa. Ale to nie jest z Google. Nie, to jest z Lufthansa. No właśnie, firmy. No. Słyszysz, Google? Ja ci wyślę ten. Współrzędne, no. Dima. Słyszysz? To już wysyłaj teraz, ja od razu sprawdzę. No to podaj mu od razu. No nie, bo jak kurwa, pomyli się przez telefon. No. A przez... Nie, telefon się nie pomyli. Nie kurwa, jebany Mariusz, kurwa. Jeszcze mam 2 godziny jazdy, kurwa. Na razie. I pierdolę, będę spał, chuj tam. A co ty, tachograf masz, czy co? Już ci wysłałem, dostałeś? Tak, ale Mariusz mi też wysłał, ale kurwa jakiś inny, nie wiem co mi wysłał, kurwa jakiś inny współrzędny. To jest normalnie, Lufthansa Cargo Center Frankfurt, Tor 25. No to nie słuchaj Mariusza w tym momencie. Albo posłuchasz go później. Na razie jeźdź tam gdzieś ten, wysłał. Ile masz do tego punktu, wbij ten punkt, ile masz kilometrów? Już. Mi się piwo skończy, zanim kurwa ogarniemy. 11. No to jedziesz tam, no. Jedziesz tam i tam się kurwa wbijasz. Jakoś na okręty chyba musisz jechać. Jedź tam i zadzwoń do nas potem, jak dojedziesz. Jak załatwisz tam. Jak wjedziesz. To muszę wjeżdżać i wyjechać. Kurwa, ja jeszcze muszę wyjechać z tego? No, będziesz musiał, no co? To jak ja potem jeszcze raz jadę? A masz, dostałeś, jak to się nazywa? Bilet wstępu? No tak, chyba tak. Jak będzie? No, jak masz ten bilet, to będziesz zawsze, nie? A ten, taki numer, nie? Tak, taki numer. Co z tym numerem dzieje? Pójdę tam do całego do biura? Ja pierdolę. Tam gdzie wjeżdżałeś, Dima, na bramkach zawsze. A jak wyjeżdżasz, to nie potrzebujesz. Ja ci napisałem, co masz mu powiedzieć, jak się nie załadowałeś, chcesz wyjechać. Dobra, czekaj, jak ja wjadę jeszcze raz? Ty jedziesz teraz naokoło, nie wjeżdżasz tamtędy. Normalnie, kurwa, wypierdalaj stamtąd. Ale pokazuje mi, że ja muszę wyjechać na autostradę. Tak, musisz wyjechać na autostradę, no. Nie przejmuj się. Na autostradę, obrócić się na autostradzie i zjechać dopiero na tor 25. Tak jest na mapie. Normalnie jedź do tego punktu. Wbij se ten punkt, dojedź do tego punktu. Kurwa. To ja mam ten tam chuj, nie? Ten numer na, tylko na tor 26, 31, 32. Okej. Okay. Masz tą chujnię, to ją trzymaj. Na razie jedź tam, gdzie ci podał współrzędny Michał. Później się będziesz martwił. Jedź na te współrzędne, co ci wysłałem i tyle. Jedź, zobacz, co tam będzie się działo i już. Jest już późno, kurwa. Chcesz iść spać, czy co? Jedź tam, zobaczysz i tyle, no. Więcej nie zrobisz. A tego? To chyba będę musiał znowu zrobić ten, taką powtórną kartę tam, tak? Nie! Tam robisz inną kartę, bo wjeżdżasz do innego cargo, do innej strefy. Wjedziesz tam, oni ci powiedzą co i jak i cię wpuszczą. No, jedź tam, kurwa, ten... ja pierdolę, suka! Niekoniecznie, bo jak ma już... Nie, bo to masz... Oni już dzwoni, napierdala do mnie Mariusz już. Dzwoni, no. Kurwa, 20 razy. Nara, dobra. Dobra, dawaj. Dawaj. Nie no, ty, ale było, nie? Bez kitu.